Witam w kolejnym Miejskim Piątku. Tydzień temu z Agnieszką Karłowicz, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Rozmawiałyśmy na temat tego, co się działo na komisji. I miała być sonda, ale z tego względu, że była sesja we wtorek, no to nie mogłam nie omówić tej sprawy. Co się działo na 40. sesji Rady Miejskiej w Ostródzie. A co się działo? Znaczy, to po pierwsze, była bardzo długa sesja. Znaczy, nie była dłuższa niż inne sesje, więc no, nasze sesje Rady Miejskiej zawsze są tak długie. Zastał nas mrok. Zastał nas mrok, ale też nie zaczęliśmy o 8 rano, tylko o 10. Dzień jest jeszcze dość krótki, więc żadne halo. Norma. No, norma. Więc zapraszam na kolejny odcinek Miejskiego Piątku. No i pani radna. Uwielbiam, jak tak do mnie mówisz. Ja myślałam, że wolisz, jak ktoś inny tak do ciebie mówi. Wolę, jak mówisz tak ty. Okej. Co się działo na tej sesji? Bo się działo. Jak na każdej. No, jak się na każdej komisji. Że u nas to zawsze się dzieje, zawsze jest burzliwie, ale to dobrze. To dobrze, że jest burzliwe, bo jak jest burzliwie, jak spierają się różne strony, to znaczy, że jest jakaś energia, coś się dzieje. A tak jak wszystko idzie jakoś tak gładko, tak bez żadnych takich spięć, to taki marazm jest, tak? A powiedz też, no bo spotykacie się już od kilku miesięcy online. Była też tam taki mały kwas, bo jedni chcieli online, inni chcieli nie online się spotkać. Ja mam pytanie techniczne do pana przewodniczącego, bo w pierwszej wersji sesja miała odbyć się w sposób stacjonarny. Wszyscy zgodziliśmy się, żeby dyskutować bezpośrednio na sesji w tak ważnej kwestii jak budżet miasta. Natomiast w ostatniej chwili to się zmieniło. Chciałem zapytać dlaczego. No i jeszcze jedna rzecz, że pan przewodniczący jakby chyba bierze pod uwagę fakt, że doświadczenia z poprzedniej sesji pokazują, że standardy prowadzenia tej sesji są urągające wszelkim standardom. Dziękuję. Oczywiście, że decyzja została świadomie podjęta na podstawie licznych zgłoszeń ze strony radnych, którzy obawiali się w związku z rosnącą ilością zakażeń COVID-em w naszym województwie, bo to jest fakt, to nie ulega wątpliwości. Zgłaszali mi w dniu wczorajszym i prosili o przeprowadzenie sesji w takiej formule, jaką w tej chwili mamy. Uważam, że bezpieczeństwo radnych jest kwestią najważniejszą. Jakie są emocje? Gdzie są większe? Znaczy tak, z jednej strony wygodniej, mówię o sobie, mi wygodniej jest spotykać się online. Nie ukrywam, bo... Siedzisz w gaciach. Znaczy, no, tu, a anturaż tu jest, że tak powiem, wyjściowy, na dole mogę mieć po prostu ciepłe skarpety. Tak, widziałam to. No ale to nie wszyscy widzieli, nie wszyscy też muszą. Więc z jednej strony jest wygodniej online dla mnie. Tym bardziej, że wczoraj rzeczywiście byłam, znaczy wczoraj, czyli... Promieniowałaś! Czyli we wtorek, bo wy będziecie to oglądać w piątek, my nagrywamy w środę. W dzień sesji ja promieniowałam, bo byłam jeszcze z gorączką poszczepionkową, więc nie wyobrażam sobie. Myślę, że jakby było stacjonarne posiedzenie, to pewnie bym nie dała rady. Ale wiesz, co jeszcze promieniujesz? Jeszcze promieniuję. No, tak. No to jeszcze pewnie będzie się jakoś tam echem odbijać. Ale z drugiej strony nie wszystko da się omówić online i jednak takie spotkania na żywo są dużo bardziej efektywne. To znaczy, ta dyskusja jest chyba trochę... uważaj na komputer. Ta dyskusja jest chyba wtedy sprawniejsza, tak mi się wydaje. Ale w sumie, znaczy dla mnie to jest bez różnicy. Ja potrafię się dostosować do każdych warunków, więc... No czasem trzeba się dostosować. Jestem elastyczna. Do takich warunków... No ale, no tak, jak zwykle wychodzą... różne tam... Ale 9 osób było w Urzędzie Miasta, 9 radnych, więc tak. To taka hybrydowa sesja, trochę tak, trochę tak. Tak, poznałam po tyłach. Był przewodniczący, był Czesław Najmowicz. Ania Rutkiewicz, Ania. Darek Songol. Także te 9 radnych było w budynku Urzędu Miasta, więc nie wiem, no dla mnie to
To się chyba lepiej jednak na żywo. Wiadomo, no tak jak wszystko, no słuchajcie, no jak wszystko. No i koncerty na żywo lepiej smakują i sesja Rady Miejskiej na żywo smakuje też dużo lepiej. No tak, bo na przykład wychodzą takie kwiatki. Były takie zakłócenia, że ja nie wiem, o co chodzi. Przepraszam, ale szczerze mówiąc, mimo bardzo szybkiego internetu też połowy rzeczy nie słyszę, które państwo mówicie. Panie przewodniczący, bardzo mi przykro, ale naprawdę trudno dyskutować w takiej kwestii, bo nie słychać tego, co mówi pan Krzysztof Krzyżaniak. Ja również nie słyszę, proszę państwa. Były przekreślenia, były źle podliczone punkty. W wszystkich komisjach wcześniej dyskutowaliśmy. No, ale z tego względu, że sesja trwała 8 godzin, no to nie będziemy tak naprawdę streszczać tych 8 godzin, bo to by nam to wyszło trochę jeszcze dłużej chyba. No tak, a poza tym zachęcamy, pamiętajcie do tego, żebyście jednak odtwarzali sobie, jeśli nie jesteście w stanie oglądać na żywo, to odtwarzajcie sobie te sesje, słuchajcie, co się dzieje, żeby móc wyrobić sobie swoje własne zdanie. A nie czytać tylko nagłówki albo komentarze. Albo oglądać tylko nasz program, który jest, jak wiadomo, subiektywny. To nie ten program. No, ale wiadomo. Dobra. No dobra, co byś chciała wiedzieć? Budżet. Co się zmieniło? No tak, bo to była bardzo ważna sesja, bo w końcu uchwaliliśmy budżet, nad którym dosyć długo się spieraliśmy, bo z tego, co pamiętasz, to tam główne batalie były toczone chyba o te niecałe 3 miliony z funduszu, które otrzymaliśmy od państwa, na co wydać te pieniądze. Był pomysł pana burmistrza, żeby je przeznaczyć na remont pomostów nad Jeziorem Drwęckim. Radni mieli inne pomysły. I my jako radni, rzecz jasna, i jeszcze do tego dołączył do was Waldek Graczyk, czyli po prostu tak, jak to się normalnie robi. Zebraliśmy środowisko, z którym wspólnie wypracowaliśmy nasze koncepcje poprawek do budżetu. Z tym, że no pamiętajcie, że to też nie jest tak, że te nasze, że to są nasze, że ja jako Agnieszka Karłowicz to sobie wymyśliłam coś tam, a Marcin Punpur sobie wymyślił coś tam, bo te pomysły i te poprawki, które wnieśliśmy, no to wynikają z tego, że jesteśmy radnymi reprezentującymi pewne środowiska i tak naprawdę my reprezentujemy mieszkańców. To nie są nasze pomysły z kosmosu, że my tak sobie, a dobra, to zrobimy coś tam, nie? Tylko to wynika z obserwacji, z tego, co się dzieje na komisjach, ze spotkań z ludźmi, z mieszkańcami. No to stąd się wzięły te nasze pomysły. Jakie mieliście pomysły? Jakie mieliśmy pomysły? Znaczy się, dla mnie taką kwestią zasadniczą to była Komisja Oświaty, Kultury i Sportu. Ostatnio coś właśnie o niej rozmawiałyśmy, w trakcie której rozmawiałyśmy z dyrektorkami szkół. No i tam pojawiło się sporo takich propozycji, tak to mówiło o tym, że się ulało trochę, tak, że się wylało panią dyrektorką. Znaczy to też nie są rzeczy, które się wylały nagle, bo też gdzieś tam w komentarzach komuś odpisywałam, że to są właśnie sprawy, o których panie już od paru lat mówią, że potrzebują dla szkół tego, tamtego, żeby w tych szkołach po prostu sprawnie się pracowało. No a doszliśmy też do takiego wniosku, że szkoły, dzieciaki przede wszystkim, tak, no bo szkoły, no to przede wszystkim są nasze dzieciaki, że naprawdę to środowisko bardzo dostało w okresie pandemii po tyłku i czapki z głów, że dźwignęli temat i udało im się lepiej lub gorzej, to też można różnie oceniać, tą edukację online zrezygnować, ale to tak jakby no nie przekreśla tego, że są potrzeby inwestycyjne, które w skali budżetu nie są takie duże wbrew pozorom, jeśli chodzi o kwoty. A co roku im brakuje? A co roku im na to brakuje i one tak ciągle powtarzają, że to tamto potrzebujemy i ciągle tego nie ma. Więc wpadliśmy na pomysł, że tak, Szkole Podstawowej nr 3 na Piłsudskiego, czyli przy hali MOS-u, potrzebna jest na pewno świetlica. Tam w piwnicy, ja byłam nieraz w tej świetlicy i ci, co chodzili do szkoły, to pewnie pamiętają i ci, co tam uczą, może tam jacyś rodzice trafiali. Tam jest po prostu grzyb, wilgoć i tam się już nic nie da kompletnie zrobić, bo tam nieraz były przeprowadzane remonty. A jest stara kotłownia, zaraz obok szkoły, którą można by było wyremontować. Fajny budynek przeznaczyć, on jest taki no, trochę wolno stojący, zrobić tam świetlicę dla szkoły, a szkoła miała też taki pomysł, że po południu to miejsce mogłoby służyć lokalnej społeczności, czyli takie być otwarte tam na spotkania, nie wiem. Taki mini dom kultury. Taki mini osiedlowy dom kultury, centrum aktywności lokalnej. Więc to była jedna sprawa. Potem plac zabaw przy szkole podstawowej numer 2 na Gizewiusza, ale są maluchy i nie ma takiego, i nie mają w ogóle placu zabaw. Znaczy mają teren przed szkołą, z którego mogą skorzystać, ale takiego placu zabaw nie mają. Nie mają też tam takiego no, boiska, tak? Bo przy niektórych szkołach są orliki, są jakieś tereny, tam tego nie mają. I mają daleko.
I mają daleko. Znaczy, ktoś mógłby powiedzieć, że mogą sobie iść nad jezioro, tak? No, na przykład nad Węckie. To nie jest teren najbardziej bezpieczny dla maluchów. No tak, ale na przerwie tam nie wyjdą, a nie. Zależy nam na tym, żeby jednak dzieciaki, jak wrócą do szkół, no teraz maluchy chodzą, żeby jednak korzystały z tego ruchu na świeżym powietrzu, tak? To jest dla ich zdrowia, dla ich. No, przede wszystkim dla ich zdrowia i dla dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. No i też wydaje mi się, że za to, że jest trochę zaniedbanie. To znaczy za to, że, czyli myślę na tą część taką tam od jeziora Drwęckiego za torami. Bo o ile nabrzeże jest zagospodarowane, to jednak ta część miasta jest tam trochę moim zdaniem zapomniana. A szkoła piękna z tradycjami. Tak. No. Więc dla nich plac zabaw. Więc tak, chociaż one mają też inne potrzeby, ale chociaż ten plac zabaw. Szkoła numer jeden, dokumentacja remontu... Kuchni. Tak, staram się tak jakoś tak w miarę krótko i sensownie to powiedzieć, bo pani dyrektor jest tam na tyle sprytna, że na pewno znajdzie środki na to, żeby tą kuchnię wyremontować, ewentualnie jakiś tam wkład własny z miasta byłby potrzebny, no ale musi być przede wszystkim dokumentacja, bo żeby starać się o środki zewnętrzne, to trzeba mieć dokumentację. A taka dokumentacja to jest kilkadziesiąt tysięcy. Tym bardziej, że tamta szkoła, znaczy tamta kuchnia, też tam byłam, widziałam, to jest taki jeszcze głęboki PRL i tam po prostu jest wszystko do wyprucia, całe media. I to jest taka dosyć poważna inwestycja. Trzeba na dokumentację, więc od tego można by było zacząć. No wyszła sprawa szkoły numer 4, tak? Bo na sesji też pojawiła się uchwała taka intencyjna, która by rozpoczynała proces przeniesienia małych dzieciaków z klas 1-3 i zerówki z tego budynku przy stadionie, czyli z Kościuszki 14, do dużego budynku przy Osirze Kościuszki 22. I na to radni się nie zgodzili? Znaczy, to zaraz powiem, na co się nie zgodzili, dobra, na razie jeszcze dobra. Powiem, bo pytałaś, jakie nasze pomysły były. No i teraz tak, oczywiście rodzice są przeciwni, no bo rodzice chcieliby, żeby ich dzieci się uczyły w komfortowych, bezpiecznych warunkach, więc trzeba coś tym rodzicom zaproponować. Trzeba przygotować szkołę, stworzyć dobre warunki, pokazać rodzicom, słuchajcie, wasze dzieci przeniosą się tam, ale będą miały takie warunki. Tam trzeba też dopasować sanitariaty dla tych małych dzieci, umywalki, są też pewne wymogi sanepidu, więc na to też potrzeba pieniędzy. Więc też pomyśleliśmy sobie, że okej, wiadomo, że prędzej czy później to trzeba będzie zrobić, bo nie stać nas na utrzymanie dwóch budynków niepełnych, ale trzeba wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców, tak? Więc chcieliśmy też na to przeznaczyć pieniądze, żeby zacząć przygotowanie takiej adaptacji, chociaż czy dokumentacji adaptacji, bo to wszystko wiąże się z dokumentami. I jeszcze zaglądam, słuchajcie, do moich notatek, bo tak patrzę. Aha, no i utworzenie parkingu przy plaży miejskiej, przy Sejmino, na Kajkowskim. Bo tam już mamy tak, zainwestowaliśmy w plażę, te prysznice, o których kiedyś rozmawialiśmy. Wszystko. Jest wszystko, jest ścieżka dookoła jeziora. Ludzie korzystają nie tylko w sezonie letnim, ale też całym rokiem, tak? Biegają, chodzą na spacery. No i ten parking... Bardzo dużo ludzi tam chodzi. Kiedyś rzeczywiście to było takie miejsce, no. Szczególnie zimą, jesienią, no takie puste. A teraz jest żyje. Tam... Żyje. Mhm. No tak, i korzystają ludzie z całego miasta, tak? Czyli ci ludzie muszą dojechać. Tak. Też w sezonie korzystają turyści, bo jest to no, dużo fajniejsza plaża niż ta plaża na turystycznej, tak? Więc ten parking byłby takim, no, kończyłby tą inwestycję, tu można by się było dorzucić do drogi, którą tam będzie remontować gmina i po prostu zakończyć to miejsce, żeby już tak mieć całe zrobione. A ten parking to też nie byłby jakiś taki wielki koszt. No i oczywiście skatepark. No to temat skateparku, to sama wiesz, że to jest temat, który my znamy tak. Od dzieciaków, które do nas przychodzą, z którymi mamy kontakt, tak? No ten parking to jest taka niekończąca się, skatepark, niekończąca się opowieść. Powstał projekt jakiś czas temu, ale taki bardzo duży, bardzo rozbudowany, bardzo duży projekt, bardzo drogi, który nie przeszedł w ministerstwie. To był po prostu chyba zbyt tak, bo wydumany. O Jezu, latarnie z głośnikiem Bluetooth, no naprawdę tam było wszystko już. Tak, i to w ministerstwie nie przeszło. Więc zanim my byśmy dostali dofinansowania na ten skatepark, to warto by było wykorzystać, skoro już mamy tą dokumentację i mamy ten projekt, żeby chociaż częściowo ten parking uruchomić. Nie musimy od razu robić jakichś wielkich fajerwerków. A nie... miejsce? Przy Trójce. Tak, bo tam też się nie zmieniło. Tam też można było przy tej Trójce teren zagospodarować, no bo tam sanepid wyłączył ten cały taki z użytku, tak? Tam nie można korzystać. Więc można było ten skatepark zacząć chociażby od kilkuset tysięcy, niech to będzie ileś tam urządzeń na początek, co roku. Tak się robi w wielu miastach.
że się... Wpierw rampa, która jest zawsze najważniejsza i tam kilka tych drążków, żeby dzieciaki mogły... Tak, sobie... bo to tak, czy hulajnogi, czy rolki, czy deskorolki, a potem co roku można to już rozbudowywać, ale już by coś te dzieciaki miały. Ja słyszałam też takie głosy, a po co ten skatepark, przecież tam... kto to będzie z tego korzystał? No nie, no jest cała masa dzieciaków, która no korzysta. No tak, nie będę korzystać ja, nie będziesz korzystać ty. Nie wiadomo, bo ja na przykład bardzo lubię jeździć na rolkach i może wieczorami bym tam sobie poszła. W Morągu zdarzyło mi się, tam jest park, skatepark mini i jest taka trasa dla rolkowców, zdarzyło mi się tam jeździć. I na tam trasie? Tak, i tam dorośli też korzystają. Nie, no trasa to swoją drogą, wiadomo, no ale chyba nie wiem, czy w Trójce by się udało zrobić trasę. No nie, no, ale w każdym razie z tego skateparku naprawdę bardzo wiele osób, wiele dzieciaków by na pewno skorzystało. Ja patrzę na relacje między dzieciakami i uważam, oni by też mieli gdzie się spotykać, tak? Tak, no właśnie o to mi chodzi, że możemy narzekać, że ta galeria nie jest dobrym sposobem na spędzanie czasu, natomiast mnie to w ogóle cieszy, że dzieciaki się spotykają, więc... A jeszcze spotykanie w takim miejscu, jakim jest skatepark, no to w ogóle super. No właśnie, no i to były te takie nasze propozycje, które chcieliśmy pieniądze na to znaleźć częściowo zdejmując z pomostu. To znaczy z pomostu na Turystycznej, który zaczął być remontowany i nieskończony. Zostały częściowo zdjęte. Częściowo zostały zdjęte, ale teraz wracając do tych naszych propozycji. No i szukaliśmy poparcia, więc no, ja, Marcin Punpur, Ania Rutkiewicz jako Klub Radnych Rzecz Jasna, namówiliśmy do tego też Waldka Graczyka. No i tak jak to bywa, no, szuka się poparcia dla swoich pomysłów. Przedstawiliśmy te pomysły też pozostałym radnym, szukaliśmy poparcia. Tego poparcia nie znaleźliśmy. Mhm. Żaden z tych pomysłów, oprócz boiska przez P2, nie boiska, tylko placu zabaw przez P2, nie znalazł poparcia, bo pozostała grupa radnych, czyli koalicja PiS i Dobro Wspólne, to też taka ciekawa koalicja. Egzotyczna. Dość egzotyczna, myślę, w skali całej Polski. Oni też wprowadzili swoje poprawki, co też jest dosyć normalne, no bo wiadomo, że radni reprezentują różne środowiska, więc oni wprowadzili swoje poprawki. I nawet my część tych ich poprawek wsparliśmy, no bo jeżeli już idziemy w stronę pomagania szkołom, to tam była chociażby wymiana parkietu na sali gimnastycznej przy SP6, no to my się na to zgodziliśmy, no bo to tak jakby wpisuje się w tą pomoc dla szkół, więc niektóre z tych pomysłów z tej drugiej strony też znalazły nasze poparcie, natomiast no nasze już nie. Może były później. No tak, bo to też wyszło tak. Znaczy to w ogóle, ja tego nie rozumiałam. No bo tak, jest pewna pula pieniędzy do dysponowania i teraz wyszło na to, że kto pierwszy, ten lepszy, tak? No właśnie. A czemu oni byli pierwsi, a wy drudzy? Znaczy, nasze poprawki do urzędu wpłynęły jako pierwsze, natomiast w momencie, kiedy przewodniczący zadał pytanie, czy są jakieś uwagi, czy ktoś się zgłasza, no to Rysiek Kowalski jako przedstawiciel koalicji zgłosił się jako pierwszy, jemu został udzielony głos i on odczytał swoje poprawki. Znaczy, nad nimi po prostu... Znaczy nie było nawet dyskusji. Nie było dyskusji, nad nimi po prostu od razu głosowanie, bo ja ale jeszcze... po głosowaniu, gdzie już nie było tej puli pieniędzy. Panie przewodniczący, bo tak, są też inne propozycje i teraz pozostali radni, nie znając innych propozycji, głosują na propozycje, które zostały do tej pory przedstawione, a nie wiedzą, jakie są też inne propozycje. Za chwilę wyczerpią się i to jest, co dalej będzie. Zostały zgłoszone pierwsze propozycje, przegłosujemy je, potem będą następne propozycje, będziemy je głosować, być może przejdzie coś. No. Proszę Państwa, ja bym chciał powrócić do wniosku, który został złożony przez Klub Radnych Rzecz Jasna oraz pana Waldemara Graczyka. Chciałbym poddać pod głosowanie Państwa propozycje. Punkt drugi. W załączniku numer 3 do projektu budżetu usuwa zmniejszyć kwotę w następujących zadaniach. Tu jakaś składnia jest się zakrota, jakiś błąd. Poddam pod głosowanie. Proszę o zajęcie stanowiska pana sekretarza o uwzględnienie tego głosowania. Tak, pan Tadeusz Bera? Ale w tej chwili tam już nie ma tylu pieniędzy na tym paragrafie, więc jak możemy to zdjąć po poprzednim głosowaniu? Ale to jest w tej chwili głosujemy propozycję
Ja tutaj też stwierdzam, że ten wniosek, jeżeli już jest zdjęte, coś przegłosowano przez państwa z budżetu, to jak możemy teraz ponownie zdecydować? Tego już nie ma. Tak. Zostało już przegłosowane. No właśnie, widzicie państwo, i dlatego my byliśmy... Mamy tą paranoję właśnie. I rozumiem, że to, co zostanie, to będziemy mogli na nasze propozycje przestawić, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Dziękuję państwu bardzo. Czekam za to. Panie przewodniczący, ja tylko jeszcze mam taką uwagę, przegłosowane. Że jeżeli zostały zadysponowane zdjęcia, to również i zagospodarowano te środki. Dokładnie, tych pieniędzy już nie ma. Środki, które zostały zgłoszone wcześniej przez trzy kluby, zostały zagospodarowane, tak, w tym momencie. W związku z tym, no, państwa propozycje, no, stają się bezprzedmiotowe, można powiedzieć, tak? Znaczy, to nawet, wiesz, nawet gdyby była ta pula pieniędzy, no to i tak tamta strona była przeciw naszym poprawkom. Ciekawe, jak to w innych miastach się dzieje. Znaczy, no, wiesz, to oglądając to, no... Ja jeszcze tylko może wspomnę o tym, bo to też jest dosyć istotne, bo tak wymieniałam wszystkie szkoły, nie powiedziałam o zespole szkolno-przedszkolnym, czyli SP5 na plebiscytowej, bo tam oni z kolei bardzo od dłuższego czasu się starają o to, żeby mieć boisko wielofunkcyjne, bo tam rzeczywiście nic takiego nie ma, a do miasta jest daleko. Więc my, wiedząc o tym, że ten projekt na to boisko może zostać złożony do projektu sportowa, do programu Sportowa Polska, tam można znaleźć dofinansowanie, to tak sobie pomyśleliśmy, no to w takim razie to niech, jak oni złożą, to my może tutaj wrzucimy na skatepark, to wtedy już o ten skatepark nie trzeba będzie tam składać, no tak, żeby, wiesz, żeby każdemu trochę gdzieś tak, tak sprawiedliwie jakoś to podzielić. No ale tak sobie wymyśliliśmy i no, wychodzi na to, że no, władzę ma ten, kto ma większość, tak? Pierwszy, no my tej większości nie mieliśmy. Kto pierwszy, ten lepszy i ten, kto ma większość. No ciekawe, czy gdyby wasze poprawki były jako pierwsze, znaczy, wiesz, co by się stało, nie? No bo jeszcze tak, no są jeszcze, jest na przykład tak Darek Songol, który nie jest ani, nie, jest jakby niezrzeszony, tak? Bo kiedyś był w klubie PiSu, był kiedyś w klubie PiSu, a już nie jest. No jest jeszcze Jarek Bożuchowski i Piotrek Duda z klubu Zbigniewa Michalaka. Więc ja nie wiem, jak oni by głosowali. Oni najpierw usłyszeli te poprawki, zresztą też o tych poprawkach się dowiedzieli dopiero na sesji, więc może na przykład gdyby nasze poprawki usłyszeli jako pierwsze, może by na przykład zagłosowali za, tak? Więc był taki trochę chaos i było zamieszanie, no ale czasami trzeba tak postawić na swoim i trochę postąpić wbrew, w poprzek tego, co było do tej pory. Ale no to tak jak w swoim takim, no, bo dzień wieczorem wrzuciłam takie jakby tam swoje przemyślenia na swojego Facebooka. No nie składamy parasolek i uważamy, że to są ważne rzeczy i będziemy dalej za nimi lobować, mówić, namawiać, nie wiem, no. Jestem w stanie nawet, jak trzeba, to i pójść i rozmawiać z kim trzeba, no bo to są ważne rzeczy. No i później dużo się działo. Oczywiście nie będziemy tego wszystkiego komentować. No nie, to znaczy, ja wiem, że to mogło sprawiać wrażenie takiego chaosu, jakiejś takiej może obstrukcji. Zaczynacie wprowadzać państwo totalny chaos. Przepraszam bardzo, ale wstrzymacie po prostu burdę na tej sesji w tej chwili. Powodujecie państwo obstrukcję, no. No ale z drugiej strony, słuchajcie, no, sprawy są ważne. Kwestie są ważne i czasami po prostu pewne rzeczy trzeba zawalczyć, tak? To też nie jest tak, że my się tam spotykamy na sesjach po to, bo to tak Darek Songol tam podsumował, że to dla niego takie strasznie zabawne było, nie wiem, co tam było zabawnego. Ty też go podsumowałaś. No tak. To oddzielna historia. Przychodzę tutaj w połowie przypadków, nie wiem po co, i dzisiaj też jest taka sesja. Dzisiejszy dzień jest kpiną, po prostu jedną wielką kpiną i w tej kpinie uczestniczę tutaj, czy mi się podoba, czy nie. Dariuszu, jeżeli się tak bardzo męczysz i naprawdę przychodzisz tutaj i nie wiesz tak naprawdę po co, to pamiętaj o tym, że mandat radnego zawsze można złożyć, to wtedy nie będziesz musiał się męczyć, naprawdę. No i po tej całej burzliwej dyskusji na sesji pod koniec są zawsze wolne wnioski i można sobie pogadać wtedy różne tematy. A wczoraj około godziny tam 13 Tomek pod siadłą wrzucił zdjęcia drzew i zadałaś pytanie. A propos to już nie było zdjęcie drzew, to było już... zdjęcie jak nie ma drzew. Dzisiaj rano zadzwonili do mnie mieszkańcy ulicy Czarnickiego
ponieważ tam już zostały wycięte drzewa, a ci mieszkańcy zgłaszali, że jeżeli nie ma możliwości zmiany miejsca tej inwestycji, a też przypominam, że rozmawialiśmy o tym, że ci mieszkańcy nie byli tak dobrze poinformowani, jak na przykład mieszkańcy ulicy Grunwaldzkiej odnośnie całej inwestycji, tego jak to wpłynie na ich życie, to chcieli chociaż, żeby zachować te drzewa jedyne, które tam się ostały. W tej chwili tam zostały kikuty. W dokumentacji przetargowej budowy żłobka są oczywiście nasadzenia kompensacyjne i no niestety dla mnie to też prywatnie kwestia bardzo trudna i sporna, jeżeli chodzi o drzewa, bo ja tam z panem naczelnikiem już nawet stoczyłam bardzo ciężkie rozmowy odnośnie tych drzew i na chwilę obecną zostały wycięte tylko te drzewa, które są stricte pod budynkiem żłobka. No ja rozumiem, ale czy nie było możliwości, żeby te drzewa ocalić? Znaczy, czy nie było możliwości tak poprowadzenia inwestycji, żeby tych drzew tam nie wycinać? Nie tłumaczę, jeżeli chodzi o te drzewa, to akurat nie, bo w tym miejscu będzie stricte stał budynek. Jeżeli chodzi o spotkania z mieszkańcami, spotkania, które były dwa razy organizowane na terenie, gdzie jest budowany żłobek, to były spotkania w szkole numer 3 na ulicy Piłsudskiego. Byli zaproszeni przez przewodniczącego Rady Osiedla Centrum wszyscy mieszkańcy, każdy mógł brać w nim udział. I to ja właśnie na tym spotkaniu podkreślałam istotę i ciężar, jaki zostanie przerzucony po wprowadzeniu zmian, o jakie wnioskowali mieszkańcy, dla mieszkańców ulicy Czarnieckiego. Ja wrócę tylko do pracy, to z osobami z ulicy Czarnieckiego się spotkam stacjonarnie. Dziękuję. Ja rozumiem. Znaczy mieszkańcy ulicy Czarnieckiego nie wiedzieli nic na temat tego spotkania, nie zostali poinformowani. Tam są 4 albo 5 klatek, jest ponad 200 podpisów. Tak, ale pani Agnieszko, informacja była publicznie dostępna. Zaproszenia nie były dostarczane specjalnie do jakichś bloków, tylko to była publiczna informacja, że tego i tego dnia odbędzie się spotkanie tu i tu w sprawie. I to jest błąd, bo gdyby ci ludzie dostali może informacje do swoich skrzynek, to by na tym spotkaniu się pojawili, a tak oni po prostu czują się opuszczeni, porzuceni, zlekceważeni i macie kolejnych kilkaset wkurzonych osób. Ja to znam od strony mieszkańców. No właśnie. Ja to znam od strony mieszkańców ulicy Czarnieckiego. Kilku klatek. Bo tam grupa mieszkańców do mnie się zwróciła właśnie taka zaniepokojona, gdy dowiedzieli się, że ten żłobek ma tam powstać, a nie dowiedzieli się z internetu. No właśnie, bo wchodzi kolejna trzecia ulica. Ten żłobek to jest Kościuszki Grunwaldzka. I Czarnieckiego. A tu nagle Czarnieckiego, no bo Czarnieckiego no tak. Jest... I o ile... To ich też to dotyczy. No tak, o ile mieszkańcy ulicy Grunwaldzkiej wywalczyli, że pod ich blokami nie będzie ulicy, no to mieszkańcy ulicy Czarnieckiego poczuli się wykluczeni. Część z nich dowiedziała się o tym z internetu. Dość drastycznie zmieni to ich życie codzienne, w tym sensie, że jednak pod ich domami od strony takiego od podwórka, od wewnątrz, będzie tam przebiegać droga. Tam były prowadzone rozmowy, zostało zebrane kilkaset podpisów. Wiem, że z panem naczelnikiem Żarkiewiczem, bo też mieli straszny problem, żeby w ogóle spotkać się z panem burmistrzem jeszcze jakby, potem z panią burmistrz, tam... Generalnie rzecz biorąc, poczuli się bardzo, bardzo zlekceważeni. Ja pomagałam w zorganizowaniu spotkania, ale też było ciężko, bo potem pani burmistrz poszła na kwarantannę i to też tak się ciągle gdzieś przeciągało, a nagle się okazuje, że w urzędzie nie ma nikogo, z kim można rozmawiać, tam po prostu jakieś bezkrólewie jest. I oni chcieli chociaż, żeby te drzewa ocalić, wiesz, że jeżeli nie można tego żłobka postawić gdzie indziej, że jeżeli nie można drogi dojazdowej zrobić gdzie indziej i że już będzie gdzieś tam pod ich oknami, to może chociaż ocalić te jedyne drzewa, które są tam na tym placu. Możecie zobaczyć to na zdjęciach, bo ja tutaj mam takie dwa zdjęcia, które otrzymałam jeszcze jak te drzewa stały. Jak na tym dużym placu, to taka jedyna oaza zieleni. I nagle właśnie, jeszcze przed sesją, mam telefon od Izy, która reprezentowała tych mieszkańców. Tam bardzo dużo starszych osób mieszka w tych klatkach, takich naprawdę emerytów. I dla nich to takie jedyne miejsce było do wychodzenia. I ona niemalże z płaczem do mnie dzwoni i: słuchaj, Agnieszka, wycinają nam drzewa, nie? I ja, no, co ja mam zrobić, nie? I oni czują się zlekceważeni, niepotraktowani poważnie, bo chcieli, żeby chociaż te drzewa im ocalić. Nie mieli z kim w urzędzie rozmawiać. Nie prosili o dużo, bo rozumieli, że żłobek jest w mieście potrzebny, że są rodzice,
którzy chcą dzieci oddać do żłobka, że ludzie czekają na ten żłobek i że ta inwestycja jest potrzebna. Rozumieli to, ale chcieli chociaż, żeby zostawić im te drzewa. I ja słyszę, co mówi pani burmistrz, że będą nasadzenia kompensacyjne. Nie, tak? To się w ogóle nie... To się w ogóle nie równa. No tak, no ale zanim te rośliny nabiorą takiego charakteru, takiego znaczenia i takiej funkcji, jak pełnią duże drzewa, to minie dużo czasu, tak? No i po prostu efekt jest taki, że miasto będzie miało kolejnych kilkaset wkurzonych osób przeciwko sobie, bo nie potraktowali ludzi w sposób odpowiedni. Dawid śpiewa, jak do tego doszło. Jak wiem. Do tego doszło, nie wiem. No się wiem, jak do tego doszło. No to po prostu jest albo jakiś brak odpowiedniego zarządzania, komunikacji, nieumiejętność rozmawiania z ludźmi. No bo też ja słyszałaś, że pani burmistrz mówiła, że była informacja publiczna gdzieś tam, tak? Na tablicy chyba Rady Osiedla, nie wiem, no, że został poinformowany przewodniczący Rady Osiedla, który miał poinformować. No to jest takie zrzucenie odpowiedzialności na innych. A przecież wystarczyłoby wydrukować kartki, wziąć, nie wiem, urzędników, kogokolwiek, ulotki, wsadzić ludziom pod drzwi, do skrzynki, słuchajcie, będzie spotkanie, będziemy rozmawiać, szykujemy taką i taką inwestycję. Ja się założę, że mnóstwo ludzi, którzy tam mieszkają w tej okolicy, dopiero się dowie o tym, że tam będzie żłobek. Znaczy, ja mogę powiedzieć na przykład, jeżeli chodzi o moje osiedle, dobrą praktyką jest właśnie naklejanie kartek, nawet nie trzeba ulotki dawać na chociaż my nie mamy żadnego, to nasze osiedle nie ma żadnej rady i tak dalej, ale jak coś się dzieje w osiedlowym domu kultury, jedność, to na każdej klatce, na całym osiedlu jest naklejona karteczka. To wystarczy. Ludzie wiedzą, przeczytają, każdy czyta kartkę. Wiesz, jak wchodzisz do klatki, widzisz kartkę, no to co robisz? Dawid mówi, że zrywa. Ja nie zrywam, ja czytam. Trochę to nie po kolei, taki, nie wiem, ciąg przyczynowo-skutkowy zupełnie. Ale wy też z drugiej strony ciągle o tym rozmawiacie. To znaczy, to też O tej kolejności, o tych rozmowach, o tym informowaniu, wiesz, ile można, tak? Znaczy... Ale o tym wątku tych mieszkańców z ulicy Czarnieckiego, z ulicy Grunwaldzkiej, to też na poprzednich sesjach było. To też nie jest tak, że to się nagle nie wiadomo skąd wzięło, nie? I brak reakcji powoduje, że potem trzeba zbierać to rozlane mleko albo gasić pożar, a mówię, no z wkurzonymi ludźmi ciężko się rozmawia. Nie? Też nie wiem, czy wiesz, ale wczoraj na stronie na Facebooku miasto Struta pojawiła się informacja o wycięciu drzewa. Jednego, a potem została dopisana informacja. Ja nie wiem, czy to zostało dopisane. Bo ja pamiętam, że tam był taki post to. I on był krótki, a potem się zrobił większy. No to ja mam to samo, wiesz co, ja go czytałam akurat wracając ze sklepu, więc mogłam nie doczytać i nie mogę powiedzieć. Mi tam ludzie pokazują, że nic nie zostało edytowane. Ja tego sprawdzić nie mogę i to też wyszło, że ja nie mogę, nie mam takich funkcji, jak inni mają. Nie wiem, czy jakiegoś bana dostałam i tym optymistycznym akcentem kończymy. A ja bym chciała jeszcze o jednej rzeczy tylko powiedzieć. O, jeszcze guma chcę, dobra. A postaram się krótko. To znaczy też, dlaczego o tym mówię, zachęcam, bo oczywiście nie będziemy streszczać, no bo to bez sensu. Zajrzyjcie sobie po prostu na sesję i tam pod koniec ja tak krótko opowiedziałam o tym, o takich wnioskach z naszej wizytacji, z naszej, czyli radnych. A, no tak, zapomniałam Komisja Oświata, Kultury i Sportu. Ja na taką wizytację na zamku, w bibliotece i w amfiteatrze zaprosiłam też wszystkich radnych. Znaczy taką informację przekazałam, że możemy pójść zobaczyć, jak to wygląda, bo się Centrum Kultury przeniosło do amfiteatru. No to ja może to puszczę po prostu. No dobra. Pracownicy Centrum Kultury otrzymali ustne polecenie, żeby się na początku lutego, aby się przeprowadzić z dotychczasowej siedziby, czyli z zamku do amfiteatru. No to zresztą uczynili. Dodam tylko, że nie jest to zgodne z prawem, ponieważ ustawa z 25 października 1991 roku o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej wyraźnie mówi, że jakakolwiek zmiana siedziby powinna zostać zawarta w statucie, a ten powinien zostać uchwałą Rady uchwalony. Pierwsze wątpliwości, które się pojawiły, jeśli chodzi o muzeum. Więc muzeum zyskało dodatkowe pomieszczenia pod Centrum Kultury, natomiast na razie z tych pomieszczeń nie może absolutnie korzystać, w zasadzie nie może nawet tam chodzić. Czyli Centrum Kultury się wyprowadziło, pomieszczenia zostały wolne, ale tak naprawdę nigdzie na papierze nie jest zapisane, kto jest odpowiedzialny za te pomieszczenia, kto je będzie sprzątał, kto je będzie chronił, w jaki sposób one będą finansowane. Ja tylko wam może przypomnę, że dotacja na muzeum to jest 420 tysięcy na tym samym poziomie, dotacja, która była w zeszłym roku.
więc dodatkowych pieniędzy muzeum nie dostało, a dostaje w spadku większą ilość pomieszczeń. Dodatkowo zostaliśmy oprowadzeni też przez pracowników muzeum po piwnicach zamkowych. To znaczy nasz zamek w tej chwili jest w stanie opłakanym. I gdyby ktokolwiek z was do tych piwnic zajrzał, to zobaczyłby, że tam jest wilgoć, że tam jest grzyb, tam są cegły, które się po prostu za dotknięciem rozsypują. Ja mam zdjęcia, które mogę pokazać, postaram się wam udostępnić. Na tym spotkaniu na zamku, słuchajcie, były tylko 4 osoby, nikt z więcej radnych nie był, więc ja wam po prostu pokażę, jak wyglądają cegły w piwnicach zamkowych, jak wyglądają sklepienia. O, jeszcze przy okazji biblioteki to tak wygląda magazyn biblioteczny. To będę mówić za chwilę. To jest takie jedno pomieszczenie w bibliotece na strychu. Tak w bibliotece wygląda pomieszczenie socjalne, czyli ci wszyscy pracownicy, którzy w bibliotece pracują, to tyle mają miejsca. Tak wygląda podłoga w bibliotece. A tutaj dalej mamy jeszcze cegły i sklepienia. Jeśli chodzi o bibliotekę, rozmawialiśmy też z pracownikami. Pracownicy czekają na uchwalenie budżetu, czekają na dodatkowe środki. Pani burmistrz nam mówiła o tym, że z projektu będzie dodatkowe wyposażenie biblioteki, tylko ja naprawdę nie wiem, gdzie to wyposażenie się zmieści, bo na pewno nie na zamku. Centrum Kultury przeniosło się ze wszystkimi swoimi biurami, pomieszczeniami, ze wszystkim, co mieli oprócz sali reprezentacyjnej. Przenieśli się do amfiteatru. Ja nie wyobrażam sobie, gdzie w Centrum Kultury będą odbywały się jakiekolwiek zajęcia, warsztaty, animacje, gdzie będą jakiekolwiek pracownie, ponieważ tam tego miejsca nie ma. No więc proszę Państwa, w takim stanie mamy niestety nasze Centrum Kultury. Na razie to jest w stanie takim przenosin, rozkładu. Pomijam, że pandemia, no to tam wiadomo, że niewiele może się dziać, chociaż niekoniecznie, bo są miejsca w Polsce, gdzie pomimo pandemii jednak dzieją się różne rzeczy, nawet jeśli nie są bezpośrednio z ludźmi. No tak, ale rzeczywiście, tam nikt nic nie wie po prostu. Tam nie ma żadnych formalności załatwionych, tak? Ja wiem, że można posłuchać odpowiedzi pani burmistrz, która tam oczywiście zagaduje całą rzeczywistość i tam... A gdzie w amfiteatrze będą odbywały się zajęcia jakiekolwiek? Gdzie zamierzacie tam robić pracownię? A gdzie te zajęcia odbywały się na zamku? No ale wy macie plany zupełnie inne, tak? Chcecie robić więcej, dokładnie, to dlatego robić. Tak jak mówię, ja już wcześniej wyjaśniałam kwestię, to co pani tutaj mówiła, holów, które są w amfiteatrze, ponieważ na chwilę obecną jest tam cały czas ciąg przeciwpożarowy i na pewno będziemy musieli to zmienić, żeby państwo też mieli świadomość, jeżeli chodzi o sam amfiteatr. Musimy tam przygotować projekt rozbudowy sieci internetowej, żeby internet był też dostępny podczas koncertów, które są tam organizowane. Wiemy, że jest taka potrzeba. Musimy naprawić bramę wejściową, która była taka duża szara kotara, której na chwilę obecną nie ma, ponieważ kilka lat temu się zepsuła i tam gdzieś leżała, nie powiem już gdzie, nienaprawiona. Podobnie trzeba naprawić i uruchomić na nowo dwie windy, które są w amfiteatrze, żeby ten budynek był dostosowany do osób niepełnosprawnych. Także dużo jeszcze działań przed urzędnikami, a także dla państwa radnych, bo liczymy tutaj na pomoc i wsparcie, jeżeli chodzi o dokonanie tych zmian. I gada, i gada, i gada. Znowu nie po kolei tam... Ale znowu nie po kolei, tak? Wiesz, ty byś chciał wszystko po kolei, a może ludzie inaczej po prostu rozwiązują pewne problemy. No tak, ale potem jeśli to się nie robi według jakiegoś wcześniej ustalonego planu i nie ma w tym jakiegoś logicznego ciągu, no to potem po prostu to potem się to sypie, tak? To po prostu się robi burdel najzwyczajniej w świecie. Jedna tylko rzecz, nie powiedziałam tego na sesji, a bardzo żałuję, bo padł taki wątek galerii, no bo skoro już przenosimy muzeum do... Znaczy, jeżeli zostawiamy muzeum na zamku, wyprowadzamy Centrum Kultury do amfiteatru, żeby muzeum miało więcej miejsca, no to opróżnijmy też i wyprowadźmy tą galerię, która jest na zamku. Ona ma tam zostać? No tak, pani burmistrz powiedziała, no a też to znajdź ten fragment i puść. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o kwestię galerii, no nikt nie mówi, że galeria będzie przeniesiona przede wszystkim do amfiteatru. Jestem ostatnią osobą, która podoba na taki niestety pomysł, więc uważam, że galeria, jej miejsce było, jest i będzie na pewno przynajmniej za moich czasów na zamku. No właśnie, to jest nielogiczne, tak? Bo chcemy więcej miejsca. Pani burmistrz mówi z jednej strony, że tak,
muzeum ma zostać na zamku, zamek jest tak przeznaczony do muzeum, dla muzeum, tak dalej, tak dalej, tak dalej, a zostawiamy tam galerię, tak? No, nikt, kto prowadził galerię kiedykolwiek albo był gdzieś w galerii, to wie, że te pomieszczenia na zamku się nie nadają. Są ciemne, wilgotne, zapyziałe. Najlepszym miejscem na galerię jest amfiteatr. Tam jest tak, tam, ładnie, znaczy... Jest światło, przestrzeń. Można wjechać. Można wjechać. Wózkiem. No tak jak tam to prowadziła, wiesz, Karolina Filiczkowska, no to fajnie to wyglądało, tak? Była wystawa i wina, było parę innych fajnych wystaw. A wtedy zwalniamy miejsce na kolejne wystawy stałe albo czasowe dla muzeum. To bardziej, że jeśli mają bardzo dużo eksponatów, a nie mają miejsca na ekspozycję, no to musimy im to miejsce stworzyć. Także ja zdecydowanie jestem za tym. Galeria w amfiteatrze, okej, jak już przenosicie, a muzeum ma więcej miejsca na zamku. Oczywiście pod warunkiem, że ten zamek się nie zawali, bo jak nie zabierzemy się za to odpowiednio wcześnie i nie zaczniemy tam wkładać pieniędzy, to naprawdę... Będzie po zamku. Wygląda to tragicznie. Sypią się cegły. To nie, przyznaję, że to nie jest kwestia tylko tej kadencji, tylko to są też zaniedbania, ale w sensie takim, że brak takiego zainteresowania też finansowego władz, również poprzednich kadencji, tak? To jest długi proces, to jest kupa pieniędzy i za tym, nad tym trzeba myśleć odpowiednio wcześniej, bo się, no... Chociaż Krzyżaków przetrwał, drugą wojnę przetrwał, to może i przetrwa jeszcze. Oby. Więc teraz nie skończymy optymistycznym akcentem? Nie, no skończymy optymistycznym akcentem, że po prostu nie składamy parasolek i dalej robimy swoje. Do zobaczenia.